Cześć wam, dzisiaj jest Wizu Wizualni, witam was w grze, która nazywa się Genshin Impact, serio o tym samym tytule. I zacznijmy może od Neverending Battle, tego trwającego obecnie eventu. I jakie są wasze wrażenia? Bo ja muszę powiedzieć, że jest troszkę trudniejszy niż się spodziewałem, co jest bardzo fajne, bardzo sympatyczne. Jeszcze nie miałem czasu, żeby siąść i ułożyć te puzelki odpowiednio, bo wiecie, to jest kwestia odpowiedniego doboru postaci i przyzwyczajenia się do tego, żeby naciskać to przeklęte Z, żeby odpalać i chować harpa stumek. Znalazłem jeden protip, który może wam się przydać, mi na razie się jeszcze nie przydał na tyle, żebym na którejkolwiek misji zdobył 2000, ale idziemy w dobrym kierunku. Tym protipem jest fakt, że harpastum zdejmuje się z naszej postaci automatycznie, jeżeli zmienimy postać, co oznacza, że jeżeli tak jak ja macie ten problem, że ubieracie harpastum, rzucacie i próbujecie użyć E, żeby zaatakować przeciwnika i nic się nie dzieje, albo co gorzej, rzucacie piłeczką mu w mordę, to zmiana postaci albo myślenie o tym w tym kontekście, że wbijacie na jakąś postać, na przykład na Sakros, odpalacie wszystko co macie odpalić, klikacie Z, żeby wyciągnąć harpastum, rzucić w to co macie rzucić i zmieniacie postać, żeby nie pamiętać o tym, że harpastuma trzeba schować, może być sporym plusem. I zauważyłem, że przeszedłem z takich 1200 do 1700, 1800 punktów, więc jest to krok w dobrym kierunku, ale 2000 jeszcze nie udało mi się przebić. Może dzisiaj wieczorem, nie, dzisiaj wieczorem będzie pewnie stream z czegoś innego niż Genshin, a może z Genshina, zobaczymy, więc może jutro albo pojutrze przysiądę i spróbuję wykręcić jakieś sensowne wyniki. Ale to co najważniejsze to jest, bo primogemy nie jest tak trudno zdobyć na drugim koncie, gdzie są no już troszkę zrobione postacie, ale jest wyższy poziom trudności, bo wiecie, nie ma jeszcze całej tej machiny rozkręconej. To spokojnie udaje mi się przebić tam, nie wiem, 800-900 punktów i zgarnąć primogamy. Szkoda, że drugiego tira nie udało mi się jeszcze tyknąć. Ale to dlatego, że mnożnik jest razy 2, a nie razy 3. Wracając, kilka kontrowersji na temat wspomnianego wczoraj nowego systemu, który będzie wishowania po bronie. Poszły pytania w komentarzach, poszły pytania do mnie na piwie, więc tak, to trzeba wybrać przed rolowaniem. Trzeba będzie wybrać swoją broń przed rolowaniem, a nie po, nie będą się te punkciki nabijały, jeżeli tutaj nie klikniemy i nie wybierzemy po co chcemy rolować. Inaczej nie dostaniemy punktów, wygląda na to, że gra musi wiedzieć, jaką broń nie dostajemy, żeby dawać tam punkty i żebyśmy mogli je, no nie wiem, kumulować do zdobycia tego, o co nam chodzi. I tak, co więcej, to się resetuje co banner, czyli to jest tylko dla tych, co faktycznie polują na broń i mają przynajmniej te 240 rolek przygotowanych, bo jak nie zdążycie i zmieni się banner, to licznik się zresetuje. To w przeciwieństwie do systemu PT trwa tylko na tym aktualnym banerze. Znaczy, będzie trwało, jeszcze tego nie ma. Co oznacza, że jeżeli chcecie sobie tylko raz na jakiś czas puścić parę rolek po bronie, to ten system wam nic, absolutnie nic nie da. I tutaj w komentarzach ścierają się dwa głosy. Zauważyłem, jedni, którzy twierdzą, że to jest dla whale'ów, którzy będą rolowali po bronie i właściwie całej reszty to nie dotyczy. No poniekąd tak. Tak, większość z nas będzie rolowała raz na ruski rok. Czasem, jak będziemy wiedzieli, że będą jakieś bronie konkretnie dla nas potrzebne i będziemy mieli już złożony team, odpowiednie postacie, to się przyda, bo wtedy będziemy mogli nagromadzić się rolek i puścić wszystko na tym jednym wyczekanym banerze, ale przez większość czasu nie będzie to miało dla nas żadnego znaczenia. Absolutnie żadnego znaczenia. Z drugiej strony widzę też głosy takie, że mam już postacie, które chciałem, wylosowałem większość i po co mam rolować więcej, kiedy mogę grać tymi postaciami, na które polowałem, więc teraz odkładam na bronię. I to jest też bardzo dobre podejście, bo na dobrą sprawę nie jesteśmy w stanie grać wszystkimi postaciami naraz. Drużyna ma 4 osoby, możemy na Abyssa zabrać 2 drużyny, co oznacza, że jeżeli mamy swoją ulubioną 8, to raz na jakiś czas zapewne na widnokręgu pojawi się postać, która albo coś doda do naszego teamu, że będziemy mogli kogoś wymienić i drużyna na tym zyska, albo z drugiej strony pojawi się ktoś, kto będzie nas, nie wiem, wizualnie albo charakterem, fabułą bardzo interesował i będzie to postać, którą będziemy łapali dla samego faktu posiadania, tak jak w tym momencie ze wszystkimi postaciami. Co więcej, ja te postacie, które mam dla faktu posiadania, no w sumie wszystkie postacie w tej grze są dobre, jeżeli odpowiednio zrobić, więc wszystko da się wykorzystać. To nie jest tak, że mam kogoś, bo chcę go mieć, ale będzie leżał i się kurzył, tylko go użyję, czy jej właściwie. Więc na dobrą sprawę, jeżeli ktoś jest uparty, to może to sobie podzielić i rolować po te postacie, po które chce, a potem odkładać, żeby dla tych postaci zdobyć bronię i mieć wystarczająco dużo rolek, żeby je wprać w Epitome Invocation i wykorzystać ten system, no że co trzecia piątka musi być tą, którą my chcemy. Przy czym zauważcie, że ten system wam na nic, jeżeli ta piątka wam poleci wcześniej, to nie dostajecie punkcików, czyli jeszcze więcej łyżek musi na to polecieć, więc na dobrą sprawę nie jestem przekonany, dla kogo ten system jest zaprojektowany, ale fajnie, że w ogóle jest, bo daje jakieś nowe możliwości, nowe szanse. Mają
Mając to za sobą, wspominałem wczoraj, że może dziś zrobimy analizę tego artykułu na temat PlayStation i łączenia kont. I ja bym z wielką chęcią, problem w tym, że ten system rusza w aktualizacji 2.0, o czym ja zapomniałem, myślałem, że teraz można połączyć konto i w przyszłości będziemy, no, mogli od razu się logować, jak tylko wyjdzie 2.0. Z tego co rozumiem, tak to nie działa, ale jeżeli przelecicie do pytania czwartego, to macie przypadek pierwszy i przypadek drugi, to jest ta rzecz, która nas interesuje. Przypadek pierwszy to jest mój przypadek, że ja mam swoje konto na PC-cie, oczywiście Android, iOS również tutaj działa i chcę połączyć z nieistniejącym kontem PlayStation, bo ja mam PlayStation, na którym grałem i nie mam tam nic zdobyte, bo ani razu tam gry nie odpaliłem. Co oznacza, że w tym momencie mogę dodać do swojego konta MiHoYo, o, oni zawsze piszą z małej, ja zawsze zaczynam z dużej, interesujące, muszę to sobie zakodować. Dodać do swojego konta MiHoYo, w którym mam właśnie łączenie z PC-tem, załóżmy z Facebookiem, z Twitterem, czy z czym się tam da połączyć. Również konto PSN, co będzie oznaczało, że jak odpalę na PlayStation Genshina, to od razu załapię to połączenie i wczyta mi moje dane z, no, PC-ta oraz smartfona. Ciekawe, jak będzie z płatnościami, czy na PlayStation będę mógł ominąć ten system blokady płatności telefonicznych. I to jest o tyle ważne, że PlayStation ma swój unikalny mieczyk i skrzydełka. Skrzydełka podobają mi się bardzo i chyba będzie się je dało odblokować za pomocą tego systemu, ale jeżeli będzie tak jak na becie, to oznacza, że będę mógł te skrzydełka ubrać i używać tylko kiedy gram na PlayStation, bo jak zaloguję się na PC-ta, to będę widział, że mam te skrzydełka, ale przynajmniej na becie nie dało się ich użyć. Zobaczymy, jak będzie, bo aktualizacja 2.0 już jest tuż za rogiem. Przypadek drugi to jest coś, co z tego co rozumiem będzie znacznie bardziej interesujące dla sporej części moich widzów, czyli dla ludzi, którzy grają na PlayStation i grają na PlayStation od dłuższego czasu, ale mogli też by grać na PC-cie, z tym, że nie mogą się na swoje PlayStation-owe konto zalogować na PC-cie. Czyli co zrobić, jeżeli macie swojego Genshina powiązanego z kontem PSN i chcielibyście połączyć to z mailem zewnętrznym, czyli z kontem MiHoYo, żeby móc grać na przykład na PC-cie albo na smartfonie ze swoimi dotychczasowymi osiągnięciami. I tutaj też jest rozpiska, co trzeba będzie zrobić, jak wygląda problem regionalizacji. Oczywiście, jeżeli jesteście na europejskim serwerze, to ładujecie się na europejski serwer i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy tutaj rozpisane wszystkie możliwe opcje, pytania lewo, prawo, niektóre są niedostępne, inne są dostępne, więc na dobrą sprawę większość z nas powinna być zadowolona przynajmniej częściowo, ale tym zajmiemy się na bieżąco, przynajmniej w stronę komputer do PlayStation, jak tylko to wejdzie w życie wraz z aktualizacją 2.0, tam nie wiem, dzień, dwa czy trzy po aktualizacji i wydaje mi się, że mam przynajmniej wśród swoich bliższych znajomych jedną czy dwie osoby, które będą to robiły w drugą stronę, więc mogę poprosić, żeby porobili nagrywki, jak to wyglądało z ich perspektywy, z ich strony i domontować to też do tego odcinka. Jeżeli się zgodzą, to tak będzie, jeżeli nie, to będę coś kombinował i kminił, z tym, że wydaje mi się, że powinniśmy się spokojnie dogadać, tam porozmazuję dane wrażliwe i będziecie widzieli, jak to działa w jedną i w drugą stronę, tak żeby nic nie stracić, a tylko zyskać, znaczy konkretnie zyskać skrzydełka z PlayStation dla mnie. Mam nadzieję, naprawdę mam nadzieję, że je dostanę w tym momencie. Wracamy do gry i fajnie by było powiedzieć na temat tego, że mamy plus minus już rozpiskę, jacy voice aktorzy w wersji japońskiej. To jest coś, co zapewne znacznie bardziej was interesuje niż mnie. Czekamy, aż przegram jakiś challenge i zacznę, właściwie przestawię Genshina na wersję japońską i będę latał z japońskim dubbingiem, co jest o tyle problematyczne, że ja, wiecie, angielski bardzo ogarniam, może nie mam najlepszego akcentu, jak mówię, ale spoko ogarniam, bez większych problemów. A jeżeli chodzi o japoński, to... nie, jedyne co rozumiem to ajuto, co jest po włosku, pomocy, bo kiedyś anime Polacy kupowali od Włochów, którzy kupowali oczywiście z Japonii i dostawaliśmy je z włoskim dubbingiem, tłumaczone na polski, więc to ajuto w tle wydawało mi się, że jest po japońsku, a tak naprawdę było po włosku i to jest szczyt moich możliwości, jeżeli chodzi o język japoński. No więc te grafiki pochodzą z twitterowego konta Devil Takoyaki. Mam nadzieję, że tak to się czyta i mamy rozpiskę co, kto, gdzie i jak, więc wygląda, że za Yoimiye będzie podkładała głos Ueda Kana. Macie tutaj grafiki tych postaci, za które ta voice aktorka podkładała głos. Ja za dużo na ten temat nie wiem, nie będę się wymądrzał, aż tak w anime nie siedzę, ale zapewne ci z was, którzy patrzą, to wiedzą, o co chodzi. Za Sayu będzie podkładała Suzaki Aya, oczywiście w wersji angielskiej, to wczoraj wspominałem, że Lili Pichu będzie podkładała. Ale tutaj, jeżeli chodzi o anime, to wiemy, do jakich Suzaki Aya podkładała głos. Ayaka to będzie Hayami Saori i kolejny raz mamy dokładnie ten sam motyw, mamy pokazane co, gdzie i jak.
Człowiek od Ayaki, tutaj wygląda, że są jakieś błędy w tłumaczeniu. Ja regularnie powtarzałem, że to jest jej narzeczony. Wygląda na to, że to było niedokładne tłumaczenie, więc na razie się powstrzymam, bo są głosy, że to ma być ochroniarz, że to jest ochroniarz jej narzeczony, że to jest jej tylko narzeczony, że jej służący, więc różne głosy w temacie Tomy są, muszę się doinformować bardziej, bo wygląda na to, że wszystko, co było przetłumaczone na język angielski na chwilę obecną, można traktować z grubym ziarnem soli, że jest to dość... nie zawsze poprawne. O czym zresztą wiemy, wspominałem o tym wielokrotnie, że anglojęzyczne tłumaczenie jest słabe pod wieloma względami, szczególnie jeżeli chodzi o dubbing. Wymowa tych samych słów jest na milion sposobów przez różnych voice actorów i to nie jest wina samych voice actorów, tylko ludzi nadzorujących ten element, ale to jest jedna z tych rzeczy, która no... boli. No więc za Tomę podkłada głos Morita Masakazu, za Kujusare podkłada głos Seto Asami. I jak zwykle nie mówi mi to wiele, bo po tych wyglądach, nie wiem, muszę z wami zacząć oglądać anime, z tego co rozumiem są tam jakieś zebrania i ludzie sobie symultanicznie oglądają różne animce, a potem się dzielą wrażeniami, więc może bym nadrobił trochę, jak tylko będę miał więcej czasu. Kokomi. I tu głos podkłada Mimori Suzoko, tak? Tak, tak, chyba relatywnie poprawnie. No, oczywiście przepraszam za błędną wymowę większości tych imion i nazwisk. Japoński naprawdę nie jest moją specjalnością. Yaemiko głos podkłada Sakura Ayane. Chyba tak to się będzie czytało i muszę sobie zapodać gdzieś jak ona brzmi, żeby z wyprzedzeniem wiedzieć jak będzie mniej lub bardziej mogła brzmieć. Yaemiko to jest oczywiście ten bajer, że voice aktorzy potrafią zrobić bardzo dużo ciekawych rzeczy z własnymi głosami, więc jak widzicie kogoś, kto podkłada głos za daną postać, to niekoniecznie głos tego aktora z jakiegoś innego filmiku będzie pasował do tego, co zrobię w kolejnym dziele. Goro! Mój ulubiony chłopiec... Shiba. Niekoniecznie Lis, ale Goro. Za niego głos będzie podkładał Hatanaka Tasuku. Mam nadzieję, że tak to się czyta i to jest też kolejna postać, właściwie osoba, której muszę tam gdzieś posłuchać, co ona z głosem robi, żeby wiedzieć mniej więcej, czego się będę spodziewał, bo czasem jest tak, że postać mi się mega, mega, mega podoba, a potem słyszę voice aktora, który podkłada za to głos, myślę konkretnie o Nick Wilde z Utopii, ze Zwierzogrodu i głos mi tak totalnie nie pasuje do postaci, że psuje mi to odbiór makabryczny. Jeszcze w wersji anglojęzycznej średnio mi pasuje, ale ujdzie, a w wersji polskiej dubbingu nie jestem w stanie znieść jego głosu. No i na sam koniec mamy Raiden Shogun, czyli boginię Baal, może nie wiem, która wersja w końcu jest poprawna i tutaj Sawashiro Miyuki podkłada głos. Okej, gratuluję fuchy, zapewne będzie bardzo, bardzo, bardzo dużo fajnych kwestii do usłyszenia i do przegadania. Jak już pokazuję takie różne fajne figureczki, to jest w drodze figurka od Mony, która wygląda... Tak wygląda, że masakra. Jak wbijecie na oficjalne konto twitterowe Genshina, to jest post podlinkowany, ale zasadniczo to jest ten post. Wonderful Works wrzuca informację na temat tego, że do złapania niedługo będzie ta czaderska Mona. I jest tutaj parę informacji na temat tego, jak to wygląda, jakie są parametry. Oczywiście wszystko jest w języku mniej przystępnym dla mnie, ale to da się ogarnąć, to da się zrozumieć. I to jest chyba pierwsza figurka z tych, które się pojawiają, którą jestem naprawdę, naprawdę zainteresowany. Fisher mi właśnie zaczęła gadać na temat deszczu akurat przy Monie. Czemu nie jestem w kopie? Ona siedząc nie powinna mieć żadnych tekstów. What the heck? Wracając, to jest ta figurka, którą jestem bardziej niż mniej zainteresowany. Jeżeli cena nie będzie jakaś absurdalna, to się chyba po nią... Cena nie będzie absurdalna i będzie łatwa w ściągnięciu do Polski. To wtedy się o nią pokuszę. Rozumiem, cena będzie wysoka i jestem na to gotowy. Byleby nie była absurdalna, wiecie, to jest drobny rozrzut. Niektóre te figurki potrafią kosztować kosmiczne pieniądze, inne te figurki, no, akurat Disney Infinity był tani, ale niektóre te figurki są takie okej, cenowo, że jestem w stanie zrozumieć, dlaczego to aż tyle kosztuje, więc... Och well. Dobra, uwaga, spekulacje i spoilery będą drobne spekulacje i może drobne spoilery, więc tego segmentu nie było chyba ze dwa dni z rzędu. Powracamy! Mamy drobne spekulacje na temat tego, jakie postacie, jakie gwiazdki będą miały, kto będzie miał 5, kto będzie miał 4 i wiecie, z dużym ziarnem soli to wszystko się może jeszcze zmienić. To jest twitterowego konta Sakuny, która ma bardzo dobre, często trafne przecieki. Wydaje mi się, że ma totalnie inne źródła niż te, do których ja mam dostęp, ale częściowo to się pokrywa z tym, co wiedziałem wcześniej i tutaj będzie drobne skakanie. Przede wszystkim Raiden Shogun, bogini
opinii nowy Archon będzie 5-gwiazdkową postacią. Trudno, żeby było inaczej. Wydaje mi się, że nie będzie ani jednego 4-gwiazdkowego Archona w przyszłości. Z żadnej krainy. Zdziwiłoby mnie to bardzo. Więc to był bezpieczny strzał i właściwie za bardzo nie ma co tutaj deliberować nad tym faktem. Jeżeli chodzi o Yae Miko, o naszą ex-Sakurę Guji, tej świątyni gdzieś tam, to ma być również postacią 5-gwiazdkową i to się na razie zgadza ze wszystkim, co ja dostawałem i co słyszałem naokoło na temat tej postaci. To jest coś, co powtarzam od kiedy właściwie została ona, no tak bardziej pokazana i wyciekły informacje po tym, co Mihoyo przedstawiło z nią na starcie na jednym z tych... dwie aktualizacje temu livestreamy. Lecimy dalej, to mnie zaskakuje troszkę, bo Kokomi jest tutaj opisana jako 5-gwiazdkowa i ja mam informacje takie dość mieszane na ten temat, więc jeżeli ona będzie 5-gwiazdkową postacią, to jest ten największy rozrzut między informacjami, które do mnie ostatnio docierały, a tym, co tutaj na tej liście widnieje. Toma ma być 4-gwiazdkową postacią i to właściwie nie zaskakuje, bo to jest jedna z tych rzeczy, o których wiedzieliśmy od dłuższego czasu. Weźcie pod uwagę, że to się może zmienić, bo zdarzało się również z postacią z włócznią. Przy okazji Hu Tao, że ona była bardzo długo testowana jako postać 4-gwiazdkowa i właściwie tak prawie w ostatniej chwili została przerzucona na 5 i robi furorę, więc to się wszystko może zmienić, ale ten Toma jako 4-gwiazdkowa postać jest bardzo bezpiecznym strzałem. Sara jako postać 4-gwiazdkowa to jest również to, co prawie od samego początku na temat tej postaci wiemy, więc tutaj większego zaskoczenia nie ma. I Goro jako 4-gwiazdkowy, tu jest drobne zamieszanie, bo to są jakby te same informacje, które ja dostałem na samym początku na temat Goro, jak tylko błagałem, żeby mi rzucili cokolwiek na temat lisiego chłopca. Więc mówiłem wam, że wygląda na to, że on będzie postacią 4-gwiazdkową, wtedy wszyscy zaczęli sypać informacjami, że nie, on będzie 5-gwiazdkowy, co się mocno opiera na tym, że on jest testowany z 5-gwiazdkowym łukiem, a nigdy wcześniej żadna postać 4-gwiazdkowa nie była testowana od razu z 5-gwiazdkową bronią i tylko z 5-gwiazdkową bronią. Więc to jest główna rzecz przemawiająca za tym, że on miał być 5. Wszyscy jakoś tak założyli, że on wygląda i pewnie będzie 5. Nie wiem, ja tym żonglowałem raz tak, wydawało mi się, że pierwsze informacje, które dostałem, były z dość wiarygodnego źródła, więc chciałem się ich trzymać. Z drugiej strony wszystkie internety twierdziły, że nie, to będzie jednak 5. I teraz robię pivot, nie, to jednak będzie 4, a ja jestem na etapie, że nie wiem. Słyszę dużo rzeczy, które mogłyby sugerować, że on jednak tą 5 będzie. Trudno mi to ocenić na chwilę obecną. Wszystkie te informacje prawdopodobnie są prawdziwe, jeżeli chodzi o którąś wersję bety, która gdzieś tam jest. Jeśli miałbym strzelać, to są informacje, które wyciekły z jakiejś bardzo zamkniętej bety. Ktoś przeleciał, zobaczył co, gdzie i jak, a potem puścił to bocznymi kanałami i tak do nas dotarło. Czy tak będzie faktycznie? Nie wiadomo, bo nawet jeżeli to są prawdziwe informacje, to mogą się zmienić jeszcze 3 razy. Na pewno Raiden jest bezpieczna na 100% jako postać gwiazdkowa. Byłbym zszokowany, gdyby była 4-gwiazdkowa. Ja jest pewnikiem, jeżeli chodzi o postacie 5-gwiazdkowe, tu bym się mocno zdziwił, aczkolwiek to akurat jest możliwe, żeby się pojawiła jako 4. Kokomi, Toma, Sara, tutaj nie mam większych zastrzeżeń, aczkolwiek jak coś się zmieni w jedną albo w drugą stronę, to też będzie takie Jeżeli Kokomi faktycznie jest bezpośrednią przełożoną Goro, ona jest 5, nie jest 4, to też nie jest wyznacznik, bo macie Ningguan, która jest przełożoną zarówno Ganyu, jak i Kaching. Ganyu i Kaching są 5, Ningguan jest 4, więc to też nie jest wyznacznik tego, bym się mocno, jakoś wybitnie mocno nie trzymał. Szczególnie, że obydwoje i Kokomi i Goro mają bardzo wysoką rangę w swoich, no w swojej organizacji, więc to jest coś, co można tam machnąć ręką i po prostu zobaczymy bardziej wiarygodnych przecieków, które zapewne pojawią się bliżej tego, kiedy te postacie mają wyjść, bo weźcie pod uwagę, że aktualizacja 2.0 to jest aktualizacja, gdzie ich zobaczymy jako NPC-y, ale nimi nie zagramy, nawet tego nie powąchamy. Shiba chłopca wąchać to... wiecie, psie futro, jak szczególnie jest deszcz, to nie jest zapach, którego byłbym fanem. Dlaczego ta chmura poleciała w jedną stronę i zaczęła wracać? Łotek! Jak już mówimy o terminach i jak już mówimy o różnych takich rzeczach, to warto by było wspomnieć o Baal i Archon Questach. Przede wszystkim wszystko, co wiemy z tych bardziej zamkniętych bet, szczególnie bety 2.1, sugerują nam bardzo mocno, że Baal tam nie będzie jako grywalnej postaci. Czyli najwcześniej kładę nacisk na słowo najwcześniej, będzie w aktualizacji 2.2, czyli październik tak plus minus. Przy czym mówię najwcześniej, jak ja miałbym strzelać,
sobie prywatnie, kiedy się na tą bal nastawiać, to powiedziałbym, że raczej aktualizacja 2.3, albo może nawet 2.4, ale to zależy od wielu czynników, na przykład jak bardzo zamieszane będą Archon Questy. Co do Archon Questów, wygląda na to, że akt pierwszy i drugi będzie w aktualizacji 2.0, przynajmniej powinien być, bo jest podpięty do plików. To, że on tam będzie, nie oznacza, że od samego początku będzie cały ten Archon Quest, akt pierwszy i akt drugi dostępny. Bardzo możliwe, że z wejściem aktualizacji 2.0 będzie tylko akt pierwszy i dopiero gdzieś tak, nie wiem, po 2 tygodniach odblokują akt drugi wraz z kolejną tam drobną aktualizacją, zmianą banera, czy cokolwiek tam ma być. Co oznacza, że z bal będziemy mieli trochę do czynienia, jeżeli nie sporo do czynienia, i fabularnie wtedy będziemy w stanie ocenić, czy to jest postać, która będzie miała tam jakieś zamieszanie, że może szybciej trafić w nasze łapki, albo nie, i będziemy musieli poczekać, aż fabuła będzie się zamykała, te akty będą jakby spełnione i wtedy będzie sens fabularnie, dlaczego bal mogłaby do nas trafić do drużyny. Więc tu bym się nie śpieszył i tu bym nie kombinował za bardzo w tym kierunku, że kiedy położymy łapki na bal, spokojnie, do tego jeszcze są miesiące, po drodze będzie jeszcze kilka innych postaci, jeszcze dowiemy się, kto z kim na banerze mniej lub bardziej ma szansę się pojawić, więc prrrr. Zwolnijmy. Lecąc dalej, padło kilka pytań na temat Ayato, czyli starszego brata Ayaki, tego, który prowadzi dom Kamisato, jest tak jakby głową domu Kamisato na chwilę obecną przynajmniej. I czy ja myślę, że on będzie grywalny? Tak jak mówiłem ostatnio, wydaje mi się, że może być grywalną postacią, bo tutaj jest kilka fajnych myków fabularnych, które mogłyby prowadzić w tym kierunku, ale na pewno, przynajmniej na razie, pojawi się w wersji tekstowej w grze, znaczy właściwie voice acting, bo zarówno Ayaka, jak i Sara, jak i Toma ma kwestie dialogowe, które opowiadają o Ayato. Nie są to rozmowy z nim, tylko są to kwestie o nim. Tak jak macie tutaj w profilu voiceover i będzie tutaj o różnych postaciach: Bennett, Lisa, Keia, Mona i Rosaria. No to dla Ayaki, Sary i Tomy będzie coś na temat Ayato. Nie oznacza to, że Ayato pojawi się w grze w ogóle jako model, tym bardziej jako postać grywalna, ale fabularnie się gdzieś tam przewinie, bo niektórzy bohaterowie będą mieli kilka ciepłych albo mniej ciepłych słów na jego temat do powiedzenia. Czy zwiększa to jego szanse pojawienia się jako postaci grywalnej? Powiem wam, że wydaje mi się, że to zwiększa trochę jego szanse na pojawienie się jako postaci grywalnej, ale to i tak jest takie, wiecie, wróżenie z fusów, a w tej herbacie fusów nie ma, jest tylko mleczko. I lecimy dalej, padło pytanie, że kto jeszcze z czterogwiazdkowych postaci, jeżeli na przykład te spekulacje wyżej nie są trafne w 100%, to czy są jeszcze jakieś czterogwiazdkowe postacie w drodze? Nie wiem. Wiem, że były testowane jeszcze 4 postacie, co najmniej, co do jednej znam nazwę kodową i jest to Yelan. Jakoś tak jest to testowane na żeńskim modelu wieśniaczki w skinie z Inazumy, jeżeli dobrze pamiętam. Co oznacza, że nie wiem o tej postaci nic poza tym, że prawdopodobnie jest to postać żeńska, aczkolwiek nie na pewno, bo były przypadki, że postać męska była testowana z modelem żeńskim, albo odwrotnie, w sumie już nie pamiętam. Więc nie wiemy nic, broni, żywiołu, absolutnie nic. Oprócz tego były 3 kodowe wpisy, gdzie nie było nika, albo przynajmniej ja nie dostałem żadnego nika czy sygnatury na chwilę obecną. Łącznie 4 postacie jeszcze, jeżeli chodzi o Inazumę, powinny były być testowane i żadną z tych postaci nie powinien być Karamusz. I to jest zasadniczo tyle. Dzisiejsza miejscówka została podesłana przez użytkownika nickiem Słomek, więc pozdrawiam cię serdecznie i dziękuję za podesłanie tego miejsca. Dawno nas tutaj nie było i bardzo sympatycznie jest, a tego gościa muszę sprać, bo potrzebuję od niego surowców. Pamiętajcie, że kończy się w tym momencie Traveler's Pictures Book. Wczoraj było przypomnienie na mailu, żeby to odklikać, a został tam chyba jeden dzień i parę godzin więcej. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to spokojnie zdążycie, ale klikajcie czym prędzej, bo jest tam sporo rzeczy do namalowania i za to są primogemy. Oczywiście, jeżeli codziennie odhaczacie Daily Check-in Web Event, to dziś powinien być tam dzień, który dzisiaj jest dzień 11, co oznacza, że powoli zbliżamy się do drugiej paczki primogemów, a dziś dostaniemy, no, 3 steki do zrobienia dopiero, znaczy surowe mięcho. A w plecaku powinien na nas czekać Parametric Transformer z informacją, jak długi cooldown nam pozostał, by móc go ponownie użyć. I to już jest wszystko, co ja dzisiaj dla was mam, więc życzę wam miłego dnia, dobrego jedzonka, świetnych pięciogwiazdkowych roli, niech Bożek RNG wam sprzyja, a my widzimy się przy najbliższej okazji, która może nadarzy się dzisiaj wieczorem, gdzieś tak koło 18.30, a może nadarzy się jutro. Zobaczymy, do następnego i hej! We had no time to say goodbye, so let's not call it that. To teraz tylko muszę wymyślić, jak zmusić Honkai Impact do działania, żeby wieczorem móc zrobić sobie stream taki trollololo z Honkaja. Zobaczymy, czy się uda, zobaczymy, czy wyjdzie. Jak nie, to będziemy znowu kombinowali, może w Genshinie coś.